rozmowy z ojcem, otóż dobrze, ten wywiad, no dobra, dobra. Przyrzekam uroczyście, że będę mówić szczerą prawdę. Dobra, dobra, lepiej cicho, wiesz, żebym tak mówił, bo tam oni wszyscy na auto w dupie. Kiedy zaczął u nas pracę, nagle przestał pisać jako Michał Kuz i zaczął pisać jako Józef Bond. Wiedziałem, że to jest podejrzane, tak? No i jak chodzisz do podejrzanych, to możesz nie pracować. Uwaga. Syn premiera. Czy pani uzyskała złoto z Amber Gold? Nie odpowiem na to pytanie. Żadnych szczegółów. Wskazuje, że to było w tym czasie, kiedy byłem na urlopie. Nie sądzę, że przez niego wymyślony i nie sądzę, że jakikolwiek jego pieniądze można pozostać. Cytuję dokument. Ale panie pośle. Czemu go wójtu nie tak chroni? No właśnie, to jest dobre pytanie. Biuro na szczeblu delegatury w Gdańsku starało się poszukiwać ewentualnych symptomów działań korupcyjnych. Zegarek zna się z Wojtunkiem? No jasne, że bardzo dobrze. Wszyscy wszystko wiedzieli. No to dlaczego nic nie zrobili? Wszyscy wszystko robili. Ale są piramidy, tak jak w Egipcie, różnego rozmiaru. Postanawia siłowo wyprowadzić tego człowieka, wywiera presję. Olech nasłał jakiegoś szablonego detektywa za nami i śledził nas i szukał, nie wiem, haków, nie wiem, czegokolwiek.